dwa, tak. A ten już podgrzewa konkretnie, bo to już jest kolektor, to jest, jak ja mówię, kawałek niemieckiego dachu. To jest system modułowy, zobacz sobie. To jest dach. Przyjrzyj się. Nie, ale faktycznie. Widzisz? No ty jak dobre, sobie, dobre. Jak sobie wymyślili fajnie i to jest system modułowy. Każdy z nich jest osobnym kolektorem. To można okay. to rozłączać i... Czekaj, się zgubiłem. To ja ci zadam pytanie zacięło, w takim razie. Buforowego. No, to jak już stoimy tutaj dalej i lecimy, co tutaj masz? Wiesz, bo a to jest mój najnowszy nasi widzowie projekt. Wiedzą o tym, że masz trackery i to nie jeden... Ten dom nie jednym trackerem stoi. Tylko dwoma. Tak. Przez niego, przez to, że te grzejniki tylko mają z jednej strony wejście i wyjście, trzeba było je przerobić. Tak. I dorobić tutaj, o tutaj, akurat tego nie widać na początku. Tak. To jest łącznik pod spodem. Okay. Czyli tu jest tak, do tego, później idzie do tego, jest obiekt wymuszony przez cały grzejnik. Budowałem. I tu już jest miedź. Tu jest szkło solarne, tutaj dorabiałem i widzę na temperaturę. To jest szkło hartowane, tu jest solarne. Widać w strukturze nawet, tu jest struktura. Tak. Ale falownik już jest na hybrydzie i na takich fajnych barteriach, bo Leaf EP4. Łe, no to już super. Czujesz różnicę w ogóle, czy ty miałeś kiedyś... Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich tych rozwiązań, które pozwoliłyby Wam żyć bez płacenia rachunku, gdybyście mieli ochotę. Oczywiście w teorii to wszystko jest łatwe, proste i się da, a w praktyce różnie to bywa. A tutaj mamy głównego bohatera, czyli mamy kota. Kota i człowieka, który ma żyłkę do wynalazczości. Albo papugowania, bo czasami to papugujemy, zauważyłeś? Tak, nie, znaczy informacji zawsze szukamy, żeby nie zaczynać od zera, nie? Tak. I... Czekaj, się zgubiłem. To ja ci zadam pytanie w takim razie. Przyszliśmy do jednej z twoich pierwszych konstrukcji. Tutaj stąd bierzesz ciepło i energię, czyli mamy tutaj... Ile, tym podgrzewam ciepłą wodę użytkową. Jak czujesz, ile tutaj jest kawu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiesz, trzeba było ciepłomierz założyć. Tak, tak. Aha. No tak. Tu jest tyle, na ile... Znaczy inaczej. A ile metrów kwadratowych to ma? To 3,6. 3,6. No czyli, no to myślę, że pewnie jakbym powiedział, że 3,5 kW tutaj z tego idzie, to bym się dużo nie mylił. Powiem ci, do tej sprawności to nie mam pojęcia, jaka to jest sprawność, bo to jest grzejnik. Po prostu. Jeszcze pomalowany falbą, która odblaskuje, a nie absorbuje, no. Okej. Okay. Bo taka była pod ręką. Dobrze, bo to jest farba, żebyśmy może powiedzieli naszym widzom... Inaczej, to jest kolektor zbudowany z grzejników panelowych. Kolektor słoneczny. Dobrze. Do grzania ciepłej wody użytkowej w tym wypadku. Zbudowany zupełnie całościowo z recyklingu, czyli mamy panele, skrzynia z OSB, szyby z autobusu. Czyli bezpieczeństwo, tak? Hartowane. Hartowane szkło. To jest H10, tak. Autoson. Dobrze. Także no tutaj jak wiesz, przydał ktoś się. Spadnie, to się rozsypie w magii tyle. Nie, no nie zrobi ci żadnej okay, krzywdy. Okej, okay, dobrze. Nie było przypadku przez 9 lat działania tego urządzenia, to ma 9 lat. To jest okay. pierwszy mój projekt tak naprawdę, nie? Aha. Nie było przypadku awarii, która by go wykluczyła z działania, a on tak naprawdę od 2 lat dopiero pracuje na glikolu. A tak pracował na wodzie. I powiedz mi, nie spuszczałeś tego w zimę? Spuszczałem. Na zimę i właśnie to mnie denerwowało, dlatego teraz to jest wyspa. Wyspa ze zbiornikiem wyrównawczym. Zbiornik oczywiście wyrównawczy z czego może być? Z Autosana. Nie. Z Mercedesa. Nie. Z Volkswagena. Z Audi. Z Audi. Z Audi. No, tak, Volkswagen. To Volkswagen. No. Znaczy ogólnie chodzi o to, że zbiornik wyrównawczy taka fajna sprawa jest, bo on ma korek ciśnieniowy. Uważaj na głowę. Dobrze. Ma korek ciśnieniowy i tak. Zasysa powietrze, ale też jakbyś układ przesadził ciśnieniem, to ci wyrzuci. Tak w układzie samochodowym, super, prawda? Super! Gotowe rozwiązanie. Ty no łebski facet z ciebie. Nie, ale autentycznie, faktycznie ty no mówisz takie... Trzeba adaptować rzeczy, które są już wymyślone. I przerabiać no, dla siebie, nie? No dobrze. Takie szczegóły niby. No tak, bo w sumie ale bardzo ważne. To by mógł być też układ otwarty, ale z drugiej strony... To jest układ... To jest układ pod własnym ciśnieniem, on nie jest nabity ciśnieniem. Okay. Jest tylko zalany, zakręcony i on jak jest wysoka temperatura, jak już kolektory mają około 80 stopni, jednego bara osiąga wtedy. Okay. Sam sobie generuje ciśnienie przez to, że jest temperatura, prawda? Dobrze. Temperatura równa się ciśnienie, woda się nie, glikol się nie rozszerza, tylko generuje nam ciśnienie, nie? Okej.
Dobrze, powiedz mi, czy dobrze, no domyślam się, że na cały rok tutaj to ciepło... Nie, to nie wystarcza, to jest, nie dość, że jest mała sprawność, to jeszcze kąt jest 30 stopni. Dlaczego mała sprawność? No przecież... No bo to są grzejniki. To są grzejniki i tu nie będzie sprawności jakiejś dużej. To jakbym to zrobił troszeczkę inaczej. Jak? Właśnie. Chciałem poliwęglan zastosować, tylko nie wiedziałem, czy mi temperaturę wytrzyma. A wytrzymałby teraz? Może, nie wiem. Powiem ci, mówili, że nie wytrzyma. Ja wolałem... dlaczego? Bo poliwęglan ma komory i dzięki temu izoluje, tak? Dobrze tak, tylko chodzi o jakiej on temperatury wytrzymuje, wiesz, jak w środku będzie. Jak mi zrobi w środku ze 120 stopni, czy on nie zacznie spływać. Aha. Wiesz, o co chodzi? To jest tworzywo. Ja wolałem zrobić co innego. Po co ulepszać sprawność, jak można dołożyć drugi. No, o, do, no, i zrobić 7 metrów kwadratowych. No dobrze, a okay. To jest, a to już jest prawdziwy kolektor słoneczny, poczekaj, a nie moment. Przeróbka. Czy pod tymi grzejnikami włożyłeś styropian, wełnę, nie. Czy cokolwiek? Stare kołdry i koce. Bo były pod ręką. Tylko po to, żeby... Ale tu jest płyta czym... OSB 20. Okej, okay, dobrze, rozumiem. To, aha, faktycznie. Tu masz 20 płytę, na 20 płycie tu masz... to jest wszystko w peksie zrobione. Wejście, tam jest wyjście. Nie, nie, tu są wchodzi, połączone. Ja ci powiem, jak to idzie. Wchodzi tutaj do tego. Tak. I idzie przez niego, przez to, że te grzejniki tylko mają z jednej strony wejście i wyjście, trzeba było je przerobić. Tak. I dorobić tutaj, o tutaj, akurat tego nie widać na początku. Tak. To jest łącznik pod spodem, okay. Czyli tu jest tak. Do tego, później idzie do tego, jest obieg wymuszony przez cały grzejnik i później pod spodem jest łącznik, idzie do tego, wychodzi na górze, tak? I z tego kolektora wpływa w ten kolektor. Okej. Okay. Drugi. A, czyli ty szeregowo je podłączyłeś? Ten wstępnie podgrzewa, tak? A ten już podgrzewa konkretnie, bo to już jest kolektor, to jest, jak ja mówię, kawałek niemieckiego dachu. To jest system modułowy, zobacz sobie. To jest dach. Przyjrzyj się. Ty, ale faktycznie. Widzisz? No ty jak dobre, sobie, jak sobie wymyślili fajnie i to jest system modułowy. Każdy z nich jest osobnym kolektorem. To można okay. rozłączać, złączać. Cały czas. Aha. On jest tylko na o-ringach się trzyma i pod tą konstrukcję zbudowałem. I tu już jest miedź, tu jest szkło solarne, tutaj dorabiałem i widzę nawet temperaturę. To jest szkło hartowane, tu jest solarne. Widać w strukturze nawet. Tu jest struktura taka, że on jest gładki od góry, a od spodu jest jakby diament. Tak. Ono wpuszcza promienie, ale już nie wypuszcza. Wypuszcza z powrotem. I jeszcze skupia, przez to, że jest ten właśnie taki kryształ, nie? Aha. A tutaj szyba jest ciepła. I okay. ten mi wstępnie podgrzewa z racji z ładu wody, bo tam jest 16 litrów glikolu, tak. A tu jest 3,5 litra glikolu. Nie gadaj. Bo tu jest zrobione tak, że to są rury. Jedna rura i druga rura, prawda? Ta rura jest zasilająca, tak. Ale pod tym miedzianym, bo to jest miedź, z miedziana blacha. Tak. Pod spodem jest tak jakby uświadomić takie rurki, jak w lodówce macie. Dobrze. I tylko taka cienka rurka idzie. Jest przyklejona do tej miedzi, ona tu jest zawinięta może z 6 razy tylko, wiesz? Mm-hmm. I w tej cieniuśkiej rurce ten glikol stąd przez tą cienką rurkę jest przepychany. Przepychany do tej. Mm-hmm. I po drodze się nagrzewa od tej blachy po prostu. Okay. O to właśnie chodzi. I z dołu do góry rośnie temperatura tak sekcjami. Jest. Sekcjami, także ten około podnosi o 10 stopni, ten około inne 20 stopni podnosi to. Czyli około 30 stopni, zależy wszystko od warunków. Dobrze. No maksymalnie to co? No to jesteś w stanie ten glikol zagotować? Nie. Nie, bo mam system zabezpieczenia. Ja mam podwójny system pomp, który nie pozwala temu glikolowi osiągnąć maksymalnej temperatury i mam system buforu, bo ja ten grzeję albo 300, albo 800 litrów. Dobrze. Nie jestem w stanie tym zagotować, chyba że my tej wody nie używam nie wiadomo jak długo. Okej. Okay. Także to ja ci to mogę to dalej. Dalej ci temat pokażę, jak jest to zrobione. Glikol, jeśli u mnie osiąga 80 stopni, uruchamia się druga pompa obiegowa, która nie ma ograniczenia już prędkości i goni wtedy. A im szybciej to wszystko płynie, tym szybciej, tym wtedy nie pozwala, odbiera temperaturę, a i też doprowadza tą chłodniejszą już z drugiego zbiornika buforowego. No, jak już stoimy tutaj dalej i lecimy, co tutaj masz? Wiesz, bo a to jest mój najnowszy projekt. Nasi widzowie wiedzą o tym, że masz trackery i to nie jeden... Ten dom nie jednym trackerem stoi. Tylko dwoma. Tak. Co tutaj masz? Najnowszy projekt, uczę się off-gridu. No nie, no wiesz, to jest, lejesz miód na moje uszy. Uczę się off-gridu i to nawet w hybrydowym będzie wykonaniu. Na razie idziemy w off-gridowym, ale falownik już jest na hybrydzie.
i na takich fajnych barteriach, bo Leafa po 4. Łe, no to już super. Czujesz różnicę w ogóle? Czy ty miałeś kiedyś miałeś do czynienia i magazynowałeś energię w zwykłych nie. ołowiowych? Nie. Dobrze. Odradzili mnie to od razu na samym początku, okay. jak zacząłem się z tym bawić. Okej. Okay. Znaczy to inaczej może tak. Zaczęło się w tamtym roku od litu, nie? Bo wysokonapięciowy miał być w tamtym roku już. Ale że nie dałem rady wykorzystać energii z tych dwóch trackerów na ogrzewanie domu, po prostu, to projekt się przeciągnął, nie? Ja będę miał dwa magazyny, będę miał wysoko i nisko napięciowy. Nisko napięciowy na razie 5 kWh, ale to czas pokaże, a wysoko jest 16 kWh. I będę się tym bawił. Bo jakieś mogę. Pierwsze wnioski masz? Pierwsze wnioski mam takie, że wreszcie by to skończyć i wypróbować. Bo mam pełny magazyn, baterię mam 5 kWh naładowane i, no i pasuje dom pod to trochę zacząć podłączać, żeby to zaczęło pracować, nie? Coś już wiem, a resztę zobaczymy, nie? Bo to jest konstrukcja zrobiona tylko i wyłącznie po to, żeby to uruchomić. Bo tutaj będzie cała ściana, cała jak cała, ale tutaj będzie zabudowane wszystko, ściana będzie zrobiona właśnie, elewacja będzie zabudowana do połowy panelami. Tutaj będzie w pionie do off-gridowych paneli, a pod spodem będzie 66 rur heat pipe. Te kolektory znikną, a będą inne. Okej, okay, czyli zamienisz. Tak, tak. Gdyby ktoś usprawnię chciał, system. Gdyby ktoś chciał robić z grzejników, bo ja przyznam Ci, że mam trochę też grzejników takich płytowych, tylko że podwójnych. Trzeba by je było przeciąć, wrzucić na ślusarnię czy gdzieś, tak. porozłączać i wspawać te końcówki do podkręcania. Powiedz mi, gdyby ktoś chciał zrobić sobie właśnie taki tam kolektor słoneczny, bo to bardzo często niektórzy mylą, to są panele fotowoltaiczne, tak. a nazwijmy to, że to są to panele... To są kolektory słoneczne. Tak. Co byś doradził? Co byś powiedział, gdyby ktoś chciał mieć za darmo ciepłą wodę użytkową? Na co powinien zwrócić uwagę? Co powinien zrobić? Iść do ogródka szczelnie. I z tego, co ma. Szczelnie niech to zrobi, żeby nie ciekło, żeby nie kapało. No podstawa to zbiornik, nie? Mhm. Wężownica w tym zbiorniku, no i na glikolu. Żeby od razu się nie bawić, no glać glikol. To się tak wydaje, ale no, spuszczanie na zimę, a w zimie też słońce świeci, prawda? Mhm. Zimie, też można by było wykorzystać. W zimie słońce świeci, mniej mamy tego słońca, no ale jak się pojawi, to jest twoja energia, prawda? Pytanie właśnie, czy jeżeli ty już zalałeś to glikolem i w zimie to chodziło, to powiedz mi, czy widziałeś, że były takie dni, nie wiem, w grudniu, w styczniu, w których naprawdę ciepła woda była zasilana dzięki tym właśnie kolektorom? U mnie nie ma tej możliwości, bo mam zły kąt. Na zimę one masz by pasowały, rację. Żeby stały. Tak. Tu masz 35 stopni. Tu jeszcze stopni. Za mały jest nawet. Tu jest 50 stopni. To za mały jeszcze. Nie, to już jest kąt taki już... Dopuszczalny. Na okres przejściowy. Mhm. Najlepszy jest 70 stopni. Prawie w pion tak naprawdę. Bo to słońce idzie nisko w zimie, u nas w lesie ustawiłem na 67 stopni. No to mówię, to musi być prawie pion, bo w zimie też to ma wpływ na to, że śnieg na nich nie leży. Tak. Bo nie ma się ich czepić, nie? I mało z tym. Nie tak nisko ziemi, bo wystarczy, że trochę śniegu spadnie, ci no to zakryje. Racja, no to zawsze trzeba troszeczkę podnieść. To jest tylko instalacja eksperymentalna. A powiedz i ona mi, co tutaj nie jest eksperymentem? Wszystko praktycznie, ale działa. No tak, zgadza się. No. Super, Tomek, ja bardzo Ci dziękuję, że pokazałeś nam tutaj tak, po pierwsze eksperymentalną instalację plus kolektory słoneczne, niewątpliwie każdy chyba już sobie... ostatni raz widzicie w tym roku. Tak? Tak. Jak heatpipe wjadą, to będzie do likwidacji. Słuchajcie, bardzo Ci, Tomek, dziękuję za to, że zaprosiłeś nas, że pozwoliłeś nam nagrać, obejrzeć, że pokazałeś i oczywiście zapraszamy na wcześniejsze odcinki z Twoim udziałem i również też zapraszamy na kolejne, bo mam nadzieję, że jeszcze nas tu będziesz zapraszał. Ja no, cały tak? czas, ja mówię, brama otwarta, pierwsze piony, także nie ma problemu. Trzymajcie się w takim razie. I widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć! Cześć, zdrowie. Hej!